Paulina Kosiniak, Kamesz i Władysław Kosiniak, Kamesz długo trzymali tę wiadomość wyłącznie dla siebie. W końcu nie byli już w stanie dłużej ukrywać cudownych wieści. Gala Wektorów 2023 ujawniła ich sekret. Kobieta przyszła na imprezę ubrana w zjawiskową kreację, która nie pozostawia najmniejszych wątpliwości, że wkrótce rodzina powiększy się o trzecie dziecko. Paulina Kosiniak, Kamesz uwielbia sięgać po projekty ubrań od polskich projektantów. Podobnie było tym razem. Żona Władysława Kosiniaka, Kamysza wystąpiła w oszałamiającej sukni od gosi Baczyńskiej. Połyskujący materiał i kopertowy dekolt doskonale współgrały z jej smukłą sylwetką. Luźny krój nie był jednak w stanie ukryć faktu, że jest w zaawansowanej ciąży. Wszystko wskazuje na to, że poród tuż, tuż. Za chwilę rozpocznie się pierwszy bal nowego obywatela Polski, który jeszcze jest w brzuszku mamy, ale już na balu. Życzę mu pięknego życia i pięknej Polski, napisała Gosia Baczyńska na Instagramie, chwaląc się swoim najnowszym projektem. Za stylizację Pauliny Kosiniak, Kamesz odpowiadała Marta Wiktoria Wolniak. Gosia Baczyńska nie kryła zachwytu z finalnego efektu. No pięknie. Jestem bardzo zadowolona z rezultatu. Paulina to piękna i przefajna młoda kobieta, młoda mama. Suknia wyszła nam fajnie, a Marta... Która kiedyś, jakieś 10 lat temu była moją asystentką, a teraz zdolną stylistką, cały wizerunek dopieła wzorcowo, napisała projektantka w mediach społecznościowych. Władysław Kosiniak, kamerz przed poślubieniem Pauliny Wojaz w 2019 roku był żonaty z Agnieszką, którą poślubił w 2009 roku. Po 7 latach ich małżeństwo się rozpadło. Z małżeństwa z Pauliną. Jak dotąd doczekał się dwóch córek pięć przecinek letniej Zofii oraz cztery przecinek letniej Róży. Wkrótce gromadka powiększy się o kolejną pociechę. Mało kto wie, w jak zaskakujących okolicznościach doszło do przecięcia się dróg Władysława i jego ukochanej. My lepiej poznaliśmy się dopiero przez mój bolący ząb, któregoś dnia zadzwoniłem do niej późnym wieczorem z prośbą o pomoc, a następnego siedziałem już u niej na fotelu. Tak, się wszystko zaczęło! opowiadał Władysław Kosiniak. Kamysz w jednym z wywiadów. Zobacz też, żona Kosiniaka, Kamysza nie zostawia na Agacie Dudzie suchej nitki. Agata Duda skrytykowana przez eksperta. Pojawiła się w orszaku Trzech Króli i tuta kacheca. Spektakularna przemiana Agaty Dudy ma drugie dno. Pracownica pierwszej damy ujawnia prawdę.